Działaję. Dzień dobry wszystkim już z domu. <laughs> kurde, zostało się pośmiać, co? <laughs> Odnośnie do live'a, którego większość z Was widziała. Miałem skasować ten film, a tu jest kamera. Wiecie, bo kurde, bo tak na imprezie, to tak nie za bardzo puszczać takie filmy, ale widzę, że odebraliście to zajebiście. Ponad 1000 wyświetleń 20 parę godzin o tej tematyce. Także spoko. Jak ktoś się obraził, to się nie obrażajcie bo wszyscy muszą czasem sobie wyluzować i zaimprezować. Tu jest kamera, nie, ja nie wiem gdzie tu patrzeć, wiecie, w tym, tym. Yy, słuchajcie, ogólnie nakręcam ten film z rana. Przemrozki. Jeszcze raz przemrozki. Wiem, że ostatnio też uinformowałem i nie było u niektórych przymrosku. Uważajcie. Uważajcie, bo ja wiem, że posadziliście, pokupowaliście sadzonek i to już nie jest, że tylko ukarli. Nieważne u kogo. Okupywaliście egzotyki, palmy sobie dadzą radę, ale żeby bananowce to będzie ciężki temat, naprawdę. Ja dlatego dalej tego nie wysadzam. Zobaczcie, to wszystko tutaj mam. Wszystko tutaj sobie stoi o do dachu. Mam taką prośbę, o przywiozłem sobie oczywiście bananki. Także pojawią się filmy z czym? Już pokazuję. Patrzcie, co przywiozłem sobie. Od Karlosie o, od Karli, no. To jest glaucum. Także wrócił. A tutaj, powiedzcie mi, na pewno ktoś z Was, ten banan wybarwia się na liściach i to nie jest sykimensis. Ja zapomniałem nazwę, czekam aż dyrektor, pozdrawiam, dyrektor Pandariusz, wkurza się jak tak mówię. A <ścoughs> na pewno ogląda. No bo ja nie, ja nie spisałem nazwy, a to się jakoś nazywało Musa run harlensis? Wpisywałem różne nazwy w tym w, w internetach i nie mogę się kapnąć. Nie mogę znaleźć po prostu i dlatego na razie nie kręcę o tych, o tych bananach. No bo muszę znać odmianę, mniej więcej podać jaki to byłby wzrost, jak to podrośnie, nie? No, jeszcze jedna taka sprawa, proszę o was wszystkich. Dużo mi piszecie na maila. Wiem, że wszyscy chcą pomocy. Ja odpisuję w miarę możliwości, a jak nie odpisuję, to znaczy, że albo przeoczyłem. Albo film już jest na kanale i proszę się nie obrażać, bo naprawdę no, bardzo dużo ludzi chce pisać i najlepiej złapać kontakt bezpośredni. No wiecie, jak to jest? Tu mam patrzeć w kamerę, tu. O tu. <laughs> Zapominam. No, ale staram się, tak? Staram się odpisać. Dzisiaj po dwóch dniach dopiero odpisałem tam dwóm osobom. Ktoś tam miła orekarię pisał, że dostała brązowy igieł. Kupił ktoś tam dwumetrową? Sorry, że ktoś tam mówi, bo już nie pamiętam, no, twoje imię, nazwisko, czy tam loginu. I dostała brązowych igieł po, po przymrozkach, albo po, wróć, po, po słońcu, bo owinął agro-tkaniną agru i liście, liście te, wiecie, te w popaliło jakby, nie? No, a to raczej nie od przymrozku, bo pisał, że około minus 7 czy 5 miał, a to Aurekarii nie rusza taki przymrozek. Po prostu nie wolno owijać Aurekarii, jak jest mróz minus 10, nawet czy tam... Zresztą, w tym większe minus 17, jak będzie jakby, no, duże czy 20 stopni, to i tak zbrązowieją igły. No i aurrekaria tak marzy do minus 17 i tyle. Ona jest dobra w naszym klimacie do jakiegoś tam, powiedzmy, wzrostu, a potem jak już jest duża, no to będzie ciężko z tym, nie? Ale klimat się ociepla, nie? Wiecie o co chodzi? No. No właśnie. I ostatnia taka prośba. Dlaczego ktoś, nie będę wymieniał imienia, próbuje. Podsuwać świnie, że ukarli są do dupy banany. Wróć, palmy i takie tam. Zdarzają się w każdej firmie, w każdej są przypadki, ale tu nie jest żaden problem, bo Karla nie robi problemów, jak jest coś z palmą, wysyła kolejną, ewentualnie zwraca koszta. I tak jest z sadzonkami po prostu. Ja jeszcze pokazywałem na filmie. Yy, ukarli banany te poprzypala na liście. Niektórzy może źle zrozumieją, oni ich nie wysyłają. Takich poprzypalanych. Ale jak ktoś przyjedzie stacjonarnie i jemu, ktoś, kto się zdaje ogląda mój kanał, to też bierze te banany. banany jeszcze nawet niższą cenę sobie wyrwie. Bo co to za różnica, że ten listek, wiecie, jest przypalony, jak i tak... No to nie przeszkadza. Ja wiem, że ludzie są bardzo wymagający, co niektórzy, ale ktoś, kto ogląda ten mój kanał, to przeważnie, moim zdaniem, już nie ma problemów, jak ktoś sobie gdzieś kupuje sadzonkę. Podstawa to, żeby były korzenie zdrowe i tyle. No. No. Przypominam, Karla, można powiedzieć, że Karla i ja to powiedzmy, że to samo już prawie to my nie robimy problemów, żadnej konkurencji. Dziękuję bardzo i wiem, że tak jest, bo mi dużo ludzi pisze, kto wie, gdzie robi, podsyła świnie, i tutaj są ci ludzie też, którzy to oglądają. A my nie jesteśmy jakimiś ludźmi, żeby robić komuś podgórkę. Ten film też na pewno ta osoba obejrzy. Tyle. Tyle z mojej strony. Bo naprawdę trzeba być tak, a nie tak. Dobra, 524. Jak coś zapomniałem? Pytajcie tu pod filmem. Nie ma problemu. Patrzcie, coś wam jeszcze pokażę. Patrzcie, patrzcie. Z gimbalem się uczę. Wiecie o co chodzi, nie? Do dołu. Nie będę montował tego filmu, bo widzę, że nie muszę. Ale muszę gębę ogolić. Widzicie plumerię? Po przesadzeniu listki sobie zżółkły. I co, i nic. Odpadną, wyjdą sobie nowe. Możliwe, że je robaczki trochę zjadają. I to na tyle. Przypominam jeszcze raz o pogodzie. Uważajcie. O naprawdę szkoda sadzonek. Tak samo jak pomidory nie okryjecie. Jak posadziliście sobie już małe sadzonki w szklarni nieogrzewanej, to może dopaść przy mrozek. I, I praktycznie pomidory też trzeba traktować jak banany. Minus 1 na 2-3 godziny po liściach macie. A nie daj Boże minus 2 stopnie na 6-8 godzin, to bananowiec może się nie podnieść, nie? O, nie pokazałem Wam jeszcze. Bananka. Bo przywiozłem jeszcze. A nie, pokazałem. Czekajcie, bo nie będziecie widzieć. Pokazałem na społeczności, ale nie wszyscy tam zaglądają. A, nie wyjdzie tak, nie wyjdzie tak, nie wyjdzie tak. O. Przywiozłem jeszcze sobie takie coś. Znaczy to nie dla mnie, to... O, kolega sobie Zażyczył. No to mu od razu przywiozłem, przyjedzie po odbiór. Malutki lasek, cykupyk wybarwiony. I trochę ciężka doniczka. O, może Bogdan oglądasz. No to jest Twój banan. <noise> Dobra, na 7 minut kończymy. 3, 2, o, już 7 minut. Dobra, na razie chodź. Hmm, tu się wyłącza.